Witam serdecznie, ja jestem Piotrek, a to jest kanał Irlandzki Szlak. Słuchajcie, mam dzisiaj wolne, więc lecę posprawdzać parę miejscówek. Pochodzę trochę po lasach, później pojedziemy do tego parku, gdzie rosła żagiew. Zobaczymy, może uda się coś ciekawego tam trafić. Dobra, to ja idę szukać, odezwę się niedługo. Póki co zbieram sobie muchomorki. Tak dokładnie to muchomory czerwieniejące, a tutaj po tym owocniku dokładnie możecie zobaczyć, dlaczego one są nazywane czerwieniejące. Widzicie te wszystkie zaczerwienienia? To właśnie tylko te muchomory tak mają. I tu jeszcze mam takiego w koszu. Również jak się przyjrzycie, to widać nawet na trzonie te czerwone plamy takie. Tu mam całego owocnika razem z trzonem, żebyście zobaczyli, lekko zgrubiony, ale gładki jest ten trzon, ta bulwa. Pierścień jest prążkowany, tak jak u twardowego. No i te przędobylskie zaczerwienienia. Zobaczcie, jak tutaj to widać. A to kawał grzyba, a normalnie trzon jak borowik, patrzcie. Piękny jest. Zakryjemy mu tą dziurkę tutaj. Tylko że niestety te grzyby też są bardzo często, o właśnie, popatrzcie jaki jest zaczerwiony. Nie tylko czerwieniejący, ale też pełny czerwi, robactwa. Chociaż może kapelusz i byłby dobry. I głównie właśnie będę się starał, a ten to samo. Będę się starał takie młodsze zbierać. Ten już wcześniej patrzyłem, jest dobry. On może zostać w koszu. I tu jest jeszcze taki maluszek. Już go nie pokazywałem, jak rośnie. I tak go ledwo było widać. Ale również od razu tu widać, że to jest muchomor czerwieniejący. W każdym bądź razie tutaj jest jeszcze jeden taki już na wykończeniu, a tu jest taki padnięty ceglas topory. Już jednego takiego wcześniej też mijałem. No nic ciekawego w każdym bądź razie. Idziemy dalej. Słuchajcie, ponieważ ostatnio znalazłem trochę pieprzników w tym parku, to wróciłem tutaj w to. To jest dokładnie to samo miejsce. Ten sam taki 20-metrowy pas, gdzie w zeszłym roku kosiliśmy tyle kurek. I słuchajcie, kurki są, ale póki co to można je policzyć na palcach jednej ręki. No tutaj jest jakaś. Tutaj coś małego wyrasta. Tutaj tak samo. Widzicie, są takie maleństwa. Tu jest jakaś jedna większa. I tutaj. To nie jest to, na co liczyłem. Miejmy nadzieję, że jeszcze ruszą, bo w zeszłym roku to one rosły od czerwca w zasadzie aż do końca września, początku października, więc jeszcze mamy czas. W każdym bądź razie ja zbiorę tutaj te parę sztuk, bo jeszcze dwie inne miejscówki kurkowe będę sprawdzał, więc może coś dorzucimy do tego. Jak na razie to w koszyku są tylko dwa malutkie muchomorki. Dobra, chyba jednak będą kureczki. Widzicie, ile tu jest żółtych maluszków takich? Nawet ich nie będę ruszał. I to co kawałek tak jest. A tam dalej widzę coś dużego żółtego. Już idziemy zobaczyć. A no są. Są tutaj i tam jeszcze jedna. Ja póki co pozbieram tylko te największe. Na jajeczniczkę spokojnie już będę miał. Patrzcie, jaka piękna. A za parę dni, czy tam w przyszłym tygodniu, wrócimy tu po więcej. No i nadal, moi drodzy, muchomory czerwieniejące pojawiają się na mojej drodze. Niestety
ale gdzieś 90-95% tych grzybków jest z lokatorami i nie nadają się do zbiorów. Natomiast teraz jesteśmy w innym lesie. Tu znalazłem przed chwilą takie dwa. Ten jeden tutaj, jak widzicie, jest zdrowiutki. Zobaczmy tego drugiego malucha. Rósł zaraz obok. Piękny. A ten? Ten już ma miękki trzon. O nie. Lekko taki skapciały tylko. Czyli w tym lesie może będzie mniej tych czerwi. Zobaczymy. Jeszcze przed chwilą również znalazłem jedną rusulę, czyli gołąbkę. Jeśli chodzi o te grzyby, to istnieje kilkaset gatunków. Jest bardzo dużo z nich o podobnym kolorze barwy kapelusza. I jedynym sposobem, żeby się przekonać, czy dany gołąbek jest jadalny, należy wykonać tak zwaną próbę smakową. Tutaj widać, ślimaki już zrobiły swoją próbę smakową, no ale my też spróbujemy. Jeżeli grzybek w smaku nie jest gorzki, ani nie jest palący w język, to wtedy takie gołąbki można śmiało jeść. No więc bierzemy sobie takiego grzybka. Taki mały kawałeczek. Przeżuwamy. No i ja tutaj nie wyczuwam nic kompletnie, moi drodzy. Czyli tego grzybka można spokojnie na patelnię sobie wrzucić i go zjeść. Ogólnie to takich maluchów tutaj jest cała masa. Z tym, że muchomorów takiej wielkości nie zaleca się zbierać, ponieważ bardzo często ciężko jest jeszcze oszacować, jaki to jest gatunek. Po tym akurat doskonale widać, że jest czerwieniejący. Podejrzewam, że wszystkie są, no ale no widzicie? Widać, że... I tu doskonale też widać ten ślad, którym przeszedł ślimak i po drodze odgryzł sobie pół tego grzybka. Generalnie to w Polsce muchomory czerwieniejące nie są bardzo popularne. Mało ludzi je zbiera. Ogólnie dużo ludzi bardzo źle reaguje na samo słowo muchomor, co moim zdaniem nie jest słuszne. Muchomor czerwieniejący jest jednym z najsmaczniejszych grzybów, jakie jadłem i dzisiaj sobie zamierzam zjeść znowu. Chyba borowików tu żadnych nie będzie więcej, więc idę powoli w to miejsce, gdzie rósł tamten dwa dni temu maluszek. Sprawdzimy, czy coś z niego zostało. Jak coś znajdę po drodze, to jeszcze nagram. A później lecimy kopać w tym parku, gdzie ostatnio znalazłem kurki i żagiew. I wcześniej uszaki, i czarki, i czosnek niedźwiedzi tam rósł. Bardzo mi się wydaje, że tamten park jest bogaty w różnego rodzaju gatunki. W sumie to niewiele urósł, jak na 48 godzin. Ale myślę, że go już wykręcimy, bo coś go tu już i tak zaczęło podjadać, jakiś ślimor. O, wyskoczył jak z procy, pcha się do kosza. No, to już nie jest zły rozmiar, że tak powiem. No i jestem w parku. Chodzę tu już dłuższą chwilę. Znalazłem tylko takiego o podgrzybka. Generalnie to wam powiem, że lepiej ten las wygląda ze ścieżki, niż jak się zacznie po nim chodzić. Jak widzicie, to tutaj gdziekolwiek by się chciało wejść, to jest pełno chaszczy, paproci. I tak sobie myślę, że żeby nie tracić czasu, a zrobiła się ładna pogoda. Nawet widać prześwity niebieskiego nieba. Tak więc taka dosyć znacząca zmiana. Myślę, że żeby nie marnować czasu, to pojedziemy sobie do jeszcze jednego lasu i spróbujemy coś poszukać. Tak więc zbieram się w drogę i jadę. Widzimy się w kolejnym lesie. Tu taki fajny mostek jest. Ale czemu nagrywam? Zwróćcie uwagę, jak mało wody jest w tej rzece, a jakie szerokie jest jej koryto. I to nie dlatego, że jest bardzo sucho, tylko dlatego, że jesteśmy już bardzo blisko morza. Tutaj dosłownie za kilometr może jeszcze ze dwa zakręty tego koryta i jest ujście. No i najwidoczniej jest teraz odpływ, bo w czasie przypływu tutaj jest pełno wody.
Taka tylko ciekawostka. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na ostatniej miejscówce. To jest ten las, który w zeszłym roku w październiku sprzątałem w tej akcji Trash Challenge. I słuchajcie, ledwo wszedłem tutaj z brzegu, tak jak widzicie, tu jest ścieżka. I już są. Tylko niestety się spóźniłem. Patrzcie. Myślę, że tego możemy spróbować zobaczyć. Przeciąć kawałek, ale też już jest za stary. Natomiast te tutaj, ten to na pewno. A ten się już rozkłada dosłownie. Tak więc no niestety szkoda, że tu nie przyjechałem kilka dni temu. Dobra, rzućmy szybko okiem. Oj nie. Już widzę, że nie. Już widzę, że nic z niego nie będzie. Cały podziurawiony. Dobra, jestem teraz w tym miejscu, dokładnie gdzie zbierałem śmieci w zeszłym roku. No i jedyny plus jest taki, że nie ma nowych śmieci. Tak więc całe szczęście nie poszło tu na marne. Tutaj jeszcze jest takie jedno miejsce. Trzeba podejść tu pod górkę, gdzie rosną prawusy. I jeżeli tam nic nie będzie, no to będę się powoli już zbierał do domu, bo wyruszyłem gdzieś z domu o 8 rano, a jest za 22, za 18, więc trzeba powoli jechać zjeść jakiś obiad. Ale robi się nam piękna pogoda, więc myślę, że jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jutro jeszcze przed południem, jak tylko wrócę z pracy, to wyruszymy na kolejne poszukiwania. O, wlazłem na pajęczynę. Jak widzicie, grzybków jeszcze dużo nie ma w mojej okolicy, ale zaczynają się pokazywać. Na pewno będzie coraz więcej. Jak tylko ruszą już na dobre prawusy, to zaczniemy jeździć, szukać więcej nowych miejscówek, no bo teraz już bym z chęcią jeździł, ale nie ma sensu. Pójdę do lasu, gdzie rosną grzyby, a ich jeszcze nie ma, to będę myślał, że ich nie ma. Generalnie na pewno będziemy jeździć więcej do Wicklow, bo nie mam daleko, godzinka, półtorej i jesteśmy w pięknych górach i lasach, tak więc tam będziemy uderzać. Mam zamiar publikować coraz częściej, bo troszkę za rzadko były te filmy w zeszłym roku, troszkę był słaby sezon i nie zrobiłem tego tyle, ile bym chciał. No ale teraz, jak widzicie, już są filmy co dwa dni, więc wszystko idzie w dobrą stronę. No dobra, wracam do auta. Nagram dla was podsumowanie i będę leciał do domu chyba. Już nic tu po mnie. Witam na podsumowaniu. Słuchajcie, teraz postaram się za każdym razem tak wam ładnie te grzybki znalezione prezentować. Nie tylko pokazywać w koszu. Nie udało się za dużo nazbierać, ale są. Jest fajnie kolorowo, jest gołąbek, jest podgrzybek. Jest jeden borowik szlachetny, jeden maślaczek, którego tu przed chwilą jeszcze wyhaczyłem. Tutaj w tym rządku macie muchomory czerwieniejące. A tu na dole macie pieprzniki. Trzeba się zbierać, słuchajcie. Przed chwilą odebrałem telefon, że jednak będą mnie potrzebowali w pracy, żebym został do 14 jutro. Ale i tak pójdę do lasu. Wrócę, zjem coś i o 15 sobie pojadę. Dzień jest długi, tak więc myślę, że jutro będzie kolejny odcinek. Subskrybujcie kanał. Dołączajcie do naszej grupy Funga. Link do grupy znajdziecie w opisie pod filmem. Dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca. Do zobaczenia wkrótce.